Dziękujemy Panie Boże za tą możliwość bycia na tym miejscu i uczenia się na temat zdrowia. Prosimy, abyś nas błogosławił i żebyś dał nam e, ochocze serce, żebyśmy mogli te zasady wdrożyć w nasze życie. W imieniu Pana Jezusa o to proszę. Amen. Chciałbym wam pokazać zdjęcie, które zrobiłem dosłownie pół godziny temu. Poszedłem na spacer dzisiaj rano, zresztą dwa razy. Pierwszy raz poszedłem z Piotrem Samulukem, Samulakiem, i Piotr chyba mi nie poszczęścił, bo nic nie znalazłem, ale gdy poszedłem drugi raz sam, o, znalazłem kilka prawdziwków, tak idąc drogą, asfaltem. Po prostu po lewej stronie zauważyłem najpierw dwa czy trzy, a potem jeszcze więcej. A tak sobie pomyślałem, jak skoro pokażę wam yy, grzyby, które znalazłem dzisiaj, to pokażę również wam grzyby, które znalazłem, które rosną tam, gdzie ja mieszkam. Te grzyby znalazłem gdzieś jakieś 50 mil od domu, gdzie mieszkam. A tu jest takie jeszcze inne ujęcie. A to dosłownie zajęło mi jakieś może dwie godziny. Kilka reklamówek takich prawdziwków, fajnych. Jest tego u nas bardzo dużo. No i przypomina to trochę Polskę, bo ja przed wyjazdem z Polski mieszkałem w Zielonej Górze, nie w Zielonej Górze, a w Świebodzinie, w Zielonogórskim gdzie jest bardzo dużo grzybów i lubiłem na te grzyby chodzić. Ale nie o grzybach dzisiaj będziemy mówić, chociaż skoro już pokazuję Wam zdjęcia, to może wspomnę o takim jednym micie, który jest dość powszechny w Polsce. Mianowicie wielu ludzi myśli, że grzyby nie mają żadnej wartości. Słyszeliście o takim taki poglądzie? Grzyby absolutnie nie mają żadnej wartości. No sądzę, że już możemy ten mit obalić na bazie tego, o czym mówiliśmy, kiedy... Wczoraj, bo wczoraj powiedzieliśmy co, że grzyby mogą być dobrym źródłem czego? Witaminy D, prawda? A oprócz witaminy D, grzyby są dobrym źródłem y, witamin z grupy B. Na przykład, gdy ja ze studentami y, mówię na temat witaminy B1, B2, niacyny i dochodzimy do najlepszych źródeł tych witamin no to grzyby są zawsze wymienione wśród innych źródeł, o których mówimy. Także to nie jest prawdą. A oprócz tego, nawet gdyby tak było, no to przecież wartości smakowe mają przynajmniej tak samo znaczenie, prawda, jak wartości odżywcze. Także możemy bez żadnego poczucia winy delektować się naszymi grzebami. My lubimy i do bigosu, i do różnych potraw w Polsce grzyby używać. Okej. Okay. Ten cytat będzie takim wstępem do tego, o czym dzisiaj będziemy mówić. Przeczytajmy. Długowieczność jest tylko w umiarkowanym stopniu dziedziczona. Zdrowi i silni ludzie mogą umrzeć młodo, a słabowici mogą dożyć sędziwego wieku. Zależy to od stopnia wystawienia jednostki na działanie stresu środowisk środowiskowego. Okay? Jednostki, chodzi o osobę czy osoby, a co myślicie, kryje się pod tym zwrotem stresu środowiskowego? Co to jest stres środowiskowy? S czynniki stylu naszego życia: to czy my palimy, czy my nie palimy, to czy jesteśmy aktywni fizycznie, czy nie jesteśmy aktywni fizycznie, to czy mamy nadwagę, czy otyłość, czy mamy normalną wagę ciała. I tak dalej, i tak dalej. Stres środowiskowy, między innymi dieta, jest czynnikiem należącym do, do, do tego zwrotu, że tak powiem, stresu, stresu środowiskowego. Okay? A więc to, jak żyjemy, ma większy wpływ na to, jak długo możemy żyć, niż geny, które otrzymaliśmy od naszych rodziców. Zresztą pokażę Wam konkretny przykład. To była, bo ona już nie żyje, nasza siostra. Adwentystka Dnia Siódmego, która w swoim takim pamiętniku napisała, że ona nigdy tak naprawdę nie czuła się zdrowa. Przez większość swojego życia była, miała nadwagę, nigdy nie lubiła jakiejś takiej zdrowej diety, nie była aktywna fizycznie. Gdy miała 68 lat, miała wylew, miała udar mózgu po raz pierwszy i to, Spowodowało, że zaczęła inaczej patrzeć na swoje życie. Zmieniła cały swój styl życia, zaczęła odżywiać się zdrowo, zaczęła chodzić. W takim wieku może już no, nie jest aż tak łatwo uprawiać jakąś inną aktywność fizycznie, fizyczną, ale zaczęła chodzić. Miała na imię Hulda Crux, ale nazywano ją Babcia Whitney. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kilka czy kilkanaście razy. Zdobyła ten wierzchołek, szczyt. Ten szczyt Mount Whitney to jest największy, najwyższy szczyt w Stanach Zjednoczonych poza Alaską. Ona kilka czy kilkanaście razy weszła na ten szczyt. Zresztą to jest tylko no, przykład wielu jej, jej, jej takich dokonań, które zrobiła między czy po roku 1968 swojego życia, potem gdy miała wylew, aż do swojej śmierci. Gdy miała lat 91. Rząd Japonii zaprosił ją do Japonii, żeby zdobyła Mount Ma Fiji, Fiji, najwyższy szczyt w Japonii. Ona tam pojechała, czy poleciała i weszła na ten szczyt. Kolejne takie, takie dokonania. Na, żeby, że tak powiem, uczcić to, ile ona dokonała, to aktem Kongresu Stanów Zjednoczonych ten szczyt niedaleko Mount Whitney został nazwany jej nazwiskiem Crook's Peak. Pik to znaczy szczyt. Okay? Zna, sta, stała się właśnie znana, słynna no, w, w sędziwym wieku, prawda? Y, Mount Whitney ma ponad 11 tysięcy stóp, czyli gdzieś no, około 4 tysiące, chyba, może 4 tysiące plus. Metrów. Ok, pytanie. Chciałbym, żebyście wstawili słowo w, te, w to miejsce, gdzie tego słowa brakuje. Nie są fontanną młodości, ale są doskonałym napojem witalności, zwłaszcza jeśli są częścią wszechstronnego programu. Ok, pomyślmy. Nie są fontanną młodości, ale są doskonałym napojem witalności, zwłaszcza jeśli są częścią wszechstronnego programu. Podpowiem Wam, że nie chodzi o grzyby, okej? Okay? Okej, okay. Słyszę ćwiczenia. Dalej, podstawmy dwa słowa do tego, do tego cytatu. Jest najlepszym przykładem tego, jak głęboki wpływ na zdrowie wywiera wybór właściwego stylu życia. <laughs> warzywa, ale tu chodzi o dwa słowa. Także jeśli warzywa, to jeszcze jakieś inne. Proszę? Ćwiczenia fizyczne, okej. Okay? No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. W tym pierwszym cytacie brakowało słowa ćwiczenia. Ćwiczenia nie są fontanną młodości, ale są doskonałym napojem witalności. Zwłaszcza jeśli są częścią wszechstronnego programu. To jest cytat. Ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Harvardu. A tutaj mamy cytat z Ministerstwa Zdrowia Stanów Zjednoczonych. Aktywność fizyczna jest istotnym przykładem tego, jak głęboki wpływ na zdrowie wybiera wybór właściwego stylu życia. Powiedziałem Wam wczoraj i przedwczoraj, chyba jeszcze wcześniej, że będziemy mówić dzisiaj o dwóch czynnikach, które mają największy wpływ na nasze zdrowie na naszą długowieczność. Oto jeden z nich. Aktywność fizyczna, prawda, ćwiczenie, aktywność fizyczna, to jest jeden z nich, chwilę poświęcimy temu, ja, ja uczę odżywiania, ale ze względu na to, jak, war, jak ważną rolę odgrywają, odgrywa aktywność fizyczna, poświęcimy chwilę czasu dzisiaj na aktywność fizyczną, a potem będziemy mówili o innym czynniku, który będzie miał więcej do czynienia z naszą dietą, okay? Chciałbym podzielić wam, z Wami się takim niesamowitym doświadczeniem. Doświadczeniem, które, której pierwszą fazę przeprowadzono w latach 60. Popatrzmy. To, to yy, doświadczenie znane jest jako Dallas Bed Rest Study. Dallas to jest miejscowość, miasto w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie. Bed to jest łóżko. Rest to znaczy odpoczywać, prawda? A study no to badanie. Badanie, które polegało, polegało na tym, że grupę młodych ludzi czy poproszono grupę młodych ludzi, żeby przez trzy tygodnie leżeli w łóżku, ok? Czyli byli kompletnie, jak powiedzieć, niemobilni, tak? Nie, nie ruszali się, ok? Ale co ciekawe, te, jak widzicie, pięć zdrowych, dwudziestoletnich mężczyzn, trzy tygodnie leżenia w łóżku i co ciekawe, 30 lat później ci sami badacze wpadli na taki pomysł, a co byłoby, gdybyśmy my znaleźli, gdzie tych Pięciu osób, pięciu młodych osób mieszka i przeprowadzili takie tak zwane follow-up, czyli takie yy, yy, drugie badanie, badanie po, po tamtym pierwszym, ok? I co? I znaleźli ich wszystkich, zaprosili ich tam do swojej uczelni, do swojego laboratorium i przeprowadzili yy, te same testy z nimi 30 lat później, które przeprowadzili. Właśnie w latach 60., i podzielę się, ja tego nie tłumaczyłem, ale to dość prosto tutaj um, wytłumaczyć. Tu, tu patrzymy, patrzymy na wagę czy masę ciała, ok? Czyli mamy na początku badania w latach 60 ważyli średnio 77 kg, po tych trzech tygodniach leżenia w łóżku ważyli mniej więcej tyle samo 76 kg, a 30 lat później. Ważyli 100 kilo, o 30% więcej. Okay? Dalej, kiedy popatrzymy na procent y, masy ciała z tłuszczu, to znów widzimy, że 30 lat później o 50% więcej tłuszczu mieli w swoim organizmie. Okay? Dalej, tutaj mamy cholesterol, i znów widzimy, że tutaj mamy wynik na początku badania, tutaj mamy 3 tygodnie później, a tutaj mamy. 30 lat później, o 26% wyższy. Kolejne, kiedy popatrzymy na przykład na trójglicerydy, to znów zobaczymy o prawie 100%, 90% wyższy poziom 30 lat później w porównaniu do 30 lat wcześniej, właśnie, kiedy byli młodzieńcami jeszcze. Okay? A tutaj jest wynik tak zwanego testu kondycyjnego. Tych, tych osób, czyli oni używali tej takiej bieżni, którą można, jak powiedzieć tak, regulować ich obroty, że tak powiem, tak? Mieli tam przyczepione jakieś sensory, ok? No i, i patrzyli na przeróżnego rodzaju dane, w tym między innymi na coś, co nazywa się po angielsku V02 Max, okay? To V0 Max pokazuje kondycję aerobową danej osoby. Innymi słowy, pokazuje nam, czy my jesteśmy w kondycji, czy my nie jesteśmy w kondycji, okej? Okay? To jest taki miernik, ile tlenu potrafimy, potrafią nasze płuca yy, jak powiedzieć wciągnąć, tak? Wdech, przy, przy wdechu. Okay? I chcę, wam, chcę z wami się podzielić yy, konkluzją, czy wnioskami, które ci uczeni, które przeprowadzili ten eksperyment, Napisali w tym y, swoim y, manuskrypcie, który opublikowali. Napisali tak. Zaskakująco, trzytygodniowe przebywanie w łóżku, gdy tych pięciu mężczyzn było młodych i zdrowych, miało większy wpływ na, bo na pogorszenie się ich wydolności serca sercowo-naczyniowej, niż 30 lat starzenia się. Co ciekawe, ci, te osoby były tak zaszokowane, że oni. Praktycznie powtórzyli tą samą konkluzję jeszcze raz. Napisali tak, najbardziej niezwykłą konkluzją z tego badania jest spostrzeżenie, że trzy tygodnie leżenia w łóżku w 1966 roku dokonało więcej szkód w obrębie układu sercowo-naczyniowego i fizycznej wydolności niż 30 lat starzenia się. A teraz chcę się z Wami podzielić coś, co jest dla mnie najbardziej niesamowicie, niesamowite. Oto ono. Niektóre osoby prowadzą siedzący tryb życia przez całe, lub większość swojego życia. Wyobraźcie sobie, jak ten siedzący tryb życia na ich wpływa, skoro przez trzy tygodnie my widzieliśmy taki destrukcyjny efekt na tych pięciu yy, młodzieńców, prawda, w porównaniu do 30 lat starzenia się. Jak wpływa siedzący tryb życia, gdy my przez całe, czy większość swojego dnia, swojego życia? Y, żyjemy właśnie, y, mamy taki siedzący tryb życia. Ja nie potrafię usiedzieć. Y, w niedzielę gram w tenisa, w poniedziałek gram w tenisa, w środę gram w tenisa, w czwartek gram w tenisa, we wtorek w tenisa nie gram, bo gram w ping -ponga. Czasami gram w tenisa w piątek, nie zawsze, bo piątek no, to jest inny dzień, to jest dzień przygotowania. W soboty nie gram w tenisa, ale w soboty. Ja mieszkam w takim tak zwanym subdivision, taki, taka dzielnica mała, dwadzieścia kilka domków. I gdy przejdę na około tej dzielnicy, to jest około kilometra, 5, 6, 7, 8 takich, takich kółek sobie zrobię, po prostu chodzę na, na, na spacer naokoło. Nie potrafię siedzieć. Nie, nie, nie rozumiem ludzi, którzy prowadzą siedzący tryb życia, bo my myślimy lepiej, my jesteśmy zdrowsi, prawda? Jest mnóstwo różnych różnych zalet właśnie tego, gdy my, jesteś, gdy my prowadzimy życie aktywne w przeciwieństwie do tego, gdy prowadzimy życie siedzące. Zresztą pokażę Wam kilka innych. Ja wybrałem te, ja wybrałem badania, które takie moim zdaniem są, pokazują niesamowicie ciekawe korzyści właśnie z tego, żeby być aktywnym fizycznie. Tutaj mamy kolejne, kolejne z badań. Znów mamy, popatrzmy, Jedna grupa, w którym, w którym, jak powiedzieć, znajdowały się osoby starsze, okay, 25 z nich miały przeciętnie 70,5 roku, a druga grupa to osoby młode, 26 z nich przeciętna wieku tylko 21 lat. I popatrzmy na wyniki tego badania. Geny, które słabną wraz z wiekiem, dzięki ćwiczeniom. Wykazywały wyraźny zwrot do młodzieńczego poziomu. Natomiast geny, które wraz z wiekiem są pobudzane, również dzięki ćwiczeniom zdradzały tendencję nawrotu do młodzieńczego poziomu. Dalej, w przypadku większości genów, dzięki ćwiczeniom zapis starzenia się wyraźnie się cofnął do poziomu młodzieńczego w przypadku większości genów. No, ile tu chodzi o. o geny, ekspresję genów u tej grupy osób starszych, prawda, w porównaniu do tej grupy osób młodszych. Pytanie brzmi tak, ile trzeba było, ile tej aktywności, aktywności fizycznej te starsze osoby musiały być poddane, żeby taki wynik otrzymać? 45 minut trzy razy dziennie, nie aktywności aerobowej, ale tak zwanej, jak powiedzieć, podnoszenie ciężarków, tego typu Pompki tego typu, 40 siłowych, ćwiczeń siłowych, trzy razy, razy w tygodniu, ja powiedziałem trzy razy dziennie. Dziękuję, że mi po, y, zwróciłeś na tę uwagę. Trzy razy w tygodniu, po 45 minut, każda sesja. Niewiele potrzeba było do tego, żeby co? Żeby ta ekspresja była nie była, ekspresja genów nie była na poziomie lat 70, ale na poziomie lat 20. Ok? Popatrzmy na jeszcze jedno badanie. To jest badanie przeprowadzone na szczurach. Okay? To były szczury, popatrzmy, w podeszłym wieku na, na ten rodzaj szczur. 22,5 miesiąca przeciętnie miały. Podzielono ich na trzy grupy. Jedna grupa została, czy trzymano je, je w takiej klatce, gdzie mieli karuzelę, ale ona była zablokowana, a więc nie mieli możliwości chodzić po tej karuzeli, innymi słowy byli co... Byli nieaktywni nie fizycznie. tak? Dwie, dwie drugie grupy, dwie. Um, ja źle to powiedziałem, przepraszam. Pierwsza grupa mieli niezablokowaną karuzelę, czyli mogli na tą karuzelę wchodzić i sobie chodzić w tej karuzeli, okay? czyli byli aktywni fizycznie. Druga grupa mieli albo zablokowaną karuzelę, albo w ogóle tej karuzeli nie mieli, a zatem były to szczury, które były co? nieaktywnie fizycznie, ok? Aktywne fizycznie szczury miały dostęp do karuzeli przez 24 godziny na dzień, przez 6 tygodni. Popatrzmy na ten wykres, bo ten wykres jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. Tutaj mamy ile metrów y, przez tydzień te szczury chodziły. Rozpoczęły w pierwszym tygodniu gdzieś około 1000 metrów, czyli ile? Około kilometra, prawda? A skończyły 6 tygodni później, o gdzieś na poziomie może 500, może trochę, czy trochę później, metrów 500 metrów na tydzień. Okay? W porównaniu do y, dystansu młodych szczurów tego samego rodzaju, okay? było to, było to niewielka, była to niewielka ilość aktywności fizycznej. Dlaczego? Dlatego, że młode szczury 3-miesięczne tego samego gatunku przebiegają około ile? 30 km na tydzień, a więc niewiele tej aktywności fizycznej te, te szczury miały. Co się stało? Wstrzyknięto w, w, w ty, tym szczurom bakterie E. coli, tak mówimy w polsku E. coli, tak? E. coli, E. coli, ok. I badano jak system immunologiczny zareaguje, jeśli chodzi o, o powstrzyknięcie po tej bakterii. Zobaczmy, że zarówno, zarówno tutaj mamy, może inaczej, bo między innymi patrzono na, na system immunologiczny, ale te dane odnoszą się konkretnie do utraty pamięci okay? tych, u, u tych szczurów. Zobaczmy, że tutaj mamy przeciętny wynik pamięci przed wstrzyknięciem tych bakterii E. coli, e. coli tak? a tutaj mamy po, u tej grupie szczurów, które nie miały karuzeli. Tak? Tutaj mamy podobny wynik u tej, które miały karuzele, ale ona była zamknięta. Okay? A tutaj mamy wynik u tej, u, tych, u tej grupy szczurów, która była aktywnie fizyczna. Widzimy, że to wszczeknięcie bakterii E. coli nie miało żadnego wpływu na nich. Dlaczego to jest tak istotne? Wiecie, że na przykład niezależnie od tego, gdzie pojedziemy tak naprawdę, czy popatrzymy na Stany Zjednoczone, czy popatrzymy na przykład na Polskę, to wśród dziesięciu najczęstszych przyczyn zgonów śmierci znajduje się na przykład y, zapalenie płuc, grypa tego typu rzeczy, okay? dlaczego tak jest? Gdy my mamy grypę, gdy my mamy zapalenie płuc, no to ileś tam mamy z jakichś, ileś dni zwolnienia, prawda? Po tam tygodniu czy dwóch wszystko jest ok, idziemy do pracy, funkcjonujemy normalnie ale w przypadku osób starszych, okay, w przypadku osób starszych, co się dzieje? Zwyczajna grypa, zapalenie płuc są często przyczynami ich zgonów. Zresztą ktoś mi powiedział, prawidłowo czy nie, nie wiem, to może wy zweryfikujecie, że, jak miał na imię ten, który grał tego, um, Pyzdre, jak miał? tak? Że, że ten nasz słynny, znany aktor Zmarł właśnie na zapalenie płuc. Miał tam 90 czy 90 ilość lat, prawda? I to jest nagminne. Osoby, które, mają, które są starsze, mają po prostu co? Ten system immunologiczny, jak powiedzieć, słabszy, nie? A tutaj mamy, mamy przykład, jak aktywność fizyczna właśnie może pomóc nam, jeśli chodzi o, o ten system immunologiczny, okay? Dlatego... Chciałbym, żebyśmy, chciałbym zaproponować, żebyśmy, jeżeli nie jesteśmy aktywni fizycznie, żebyśmy wdrożyli coś, coś, co lubimy w naszym życiu. Bo kiedy zaprosicie mnie, żeby z wami pobiec, to ja na prawdopodobnie jakieś trzy dni z wami wytrzymam. Ale potem się zniechęcę, bo bieganie to nie jest po prostu to, co ja lubię. Nie? Ale jak zaprosicie mnie na tenisa, to ja z wami pójdę. Chyba, że nie, zupełnie absolutnie nie wiecie, na czym tenis polega, gra w tenisa, to wtedy chyba tylko raz z wami pójdę, bo ja lubię grać z kimś, kto dobrze gra. Okay? Nie, żartuję w tym momencie. Coś bracie chcesz dodać? Zapraszam mnie na tenisa, bardzo chętnie. No. Rozumiecie, rozumiecie, co chcę przez to powiedzieć. Okay? Zalecenia mówią nam o czym? Mówią nam o tym, żebyśmy, jak powiedzieć, wdrożyli w nasze życie zarówno ćwiczenia aerobowe, czyli spacer, bieg, jazda rowerem, skakanka, pływanie. Jak również i ćwiczenia wzmacniające mięśnie, czy te, tak zwane siłowe. Tutaj mamy również, również przykłady tych konkretnych um, ćwiczeń. Dalej, to jest wzięte y, z takiego dokumentu y, y, zalecenia aktywności fizycznej dla Amerykanów. Taki dokument, który jest y, napisany został, przez y, Ministerstwo Zdrowia Stanów Zjednoczonych. I czytamy w nim tak. To jest cudzysłów, pomimo tego, że ja nie mam znaku, znaków tych cudzysłów. Trochę aktywności fizycznej jest, czy trochę aktywności fizycznej jest lepsze, czy lepsza niż, niż żadna. Dalej, choć niektóre korzyści zdrowotne można dostrzec już wtedy, gdy ćwiczymy zaledwie, jedną, zaledwie przez jedną godzinę w tygodniu, to jak wykazali naukowcy, poświęcenie 150 minut, czy 2 godzin i 30 minut w tygodniu na umiarkowanie. Intensywne ćwiczenia aerobowe, takie jak energiczny spacer, systematycznie, systematycznie obniża ryzyko wielu chorób przewlekłych i innych niepożądanych problemów zdrowotnych. Dalej czytamy: Ze względu na dodatkowe i szerokie zakrojone korzyści zdrowotne, starsze osoby powinny wydłużyć czas swoich ćwiczeń aerobowych do średnio 300 minut czy 5 godzin w tygodniu, umiarkowanych ćwiczeń lub 150 minut w tygodniu energicznej aktywności fizycznej, czyli tak naprawdę zalecenia mówią o no, niedużej ilości czasu, którą my mamy na tą aktywność fizyczną poświęcić, prawda? Jak dojdę grać w tenisa, ja należę do prywatnego klubu i my mamy kort na dwie godziny. Jeżeli ktoś ma kort po nas, po tych dwie godz dwóch godzinach, nawet jak meczu nie skończymy, musimy zejść. Jeżeli Ktoś nie ma kortu, nikt nie ma kortu po nas, to możemy grać dłużej. Czasami gramy 2,5 godziny, 2 godziny, 40 minut. Tutaj mamy 5 godzin na tydzień. To jest nic tak naprawdę. A tak chcę jeszcze powiedzieć, bo przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, kiedy ja mam wykłady, kiedy mówię na temat aktywności fizycznej, to bardzo często osoby, które są na sali, mają taki. odbierają to w taki sposób. Myślą tak: Jest to absolutnie niemożliwe, żebym ja znalazł czas, żeby tam. Pięć godzin na tydzień, czy na czasami inne zalecenia, na przykład amerykańskiego Instytutu do spraw profilaktyki raka, mówią, żeby codziennie godzinę na aktywność fizyczną poświęcić. Okay? I mówią, absolutnie jest to niemożliwe, żebym znalazł jedną godzinę dziennie na to, żeby być aktywnym fizycznie. Wiecie, co ja mówię takim osobom? Ja mówię coś takiego: jeżeli my nie zaplanujemy, żeby poświęcić tą godzinę, jeżeli my nie jak powiedzieć, dokonamy takiej, takiego przewartościowania tego, co naprawdę jest ważne w naszym życiu, to my tak najprawdopodobniej czasu nie znajdziemy, bo my jesteśmy zapracowanymi ludźmi, prawda? My musimy sobie mieć taką hierarchię wartości, priorytet, co jest tak naprawdę ważne. A chciałbym Wam powiedzieć tak z własnego doświadczenia. Miałem 17 lat, gdy mój tato zmarł na raka. Mój tato zmarł, gdy miał 48 lat. Ja mam troje rodzeństwa. Siostra, która jest najstarsza w naszym, moim, yy, mojej rodzinie, miała 23 lata. U nas było co dwa lata. Mój najstarszy brat miał 21, yy, drugi miał 19, ja miałem 17. Chciałbym wam powiedzieć, że mając 17 lat, ciągle potrzebowałem mojego taty. Tak naprawdę to mając yy, być, jeszcze gdy jestem starszy, to no, fajnie jest mieć swojego tatę, prawda? Jeżeli nie mamy nic innego, innej wartości, dla której my powinniśmy żyć, my powinniśmy zdrowo żyć, to pomyślmy o swoich dzieciach, o naszych dzieciach, pomyślmy o naszych wnukach. I wtedy może będzie łatwiej przewartościować te priorytety w naszym życiu. Dalej, starsze osoby dwa lub więcej razy w tygodniu powinny również wykonywać umiarkowanie intensywne lub intensywne ćwiczenia wzmacniające mięśni, czyli te tak, tak, tak zwane siłowe. I angażujące wszystkie główne grupy mięśni. Dlaczego to um, zalecenie? Dlatego, ze względu na osteoporozę, profilaktykę osteoporozy, ok? A więc y, tego typu mięśnie właśnie siłowe czy wzmacniające mięśnie również wzmacniają co? Grubość kości i y, siłę tych kości i, i te ćwiczenia mają właśnie duży wpływ, jeśli chodzi o profilaktykę, profilaktykę złamań. I oczywiście, jeśli chodzi o, zresztą tak, często te kości są łamane, kiedy? Kiedy te osoby upadają, prawda? A to, że my mamy mocniejsze mięśnie, powodują, że my nie, nie, nie tak łatwo upadniemy, okej? Okay? Dlatego mówię, znajdźmy czas, czy pomyślmy o tym, co tak naprawdę lubimy robić, nie? Czy to jest tenis, czy to jest ping czy to jest cokolwiek innego. Dla, dla niektórych może być, może być to właśnie bieganie. Powiem mam jeszcze taki przykład. Kiedyś Piotr Samulek przed, przed moim wykładem wystąpił, Piotr pracował jako pastor w Zielonej Górze. Ja pracowałem w świebodzinie, więc my i odwiedzaliśmy się nawzajem i tak dalej. I ja miałem jeszcze wtedy z Karoliną, może pamiętacie, trzy y, szkoły gotowania y, właśnie w zborze w Piotrze, y, u, u Piotra na, y, w Zielonej Górze. I pamiętam, nie pamiętam, to chyba drugi raz chyba, gdy miałem szkołę gotowania. Ja miałem wykład. I tam już mi z tyłu pokazali, że już degustacja jest gotowa, już mogę kończyć, i przejdziemy i będziemy degustowali przepisów, które były, były im pokazane. No więc ja tam za chwilę zakończyłem, i wszyscy przeszli do sali obok, gdzie była już degustacja przygotowana, a jeden pan został i zaczął ze mną rozmawiać. I tak rozmawialiśmy chwilę, 10-15 minut, i ten pan powiedział mi, że każdego dnia, każdego dnia, Yy, przebiega około 20 kilometrów. No i tam inne rzeczy mi powiedział, porozmawialiśmy chwilę. I potem już, już po tej degustacji wszyscy się rozeszli. I kiedy razem w kółku tak staliśmy, to tak, żeby omówić cały ten program, podmodlić się, podziękować Panu Bogu za, za to błogosławieństwo, to zapytałem, czy ktoś zauważył tego pana, który ze mną rozmawiał. No i tam niektóre osoby zauważyły. I zapytałem się, ile, jak myślicie, ten pan miał lat? I ktoś tam powiedział, 65, e, przepraszam, 45. Wiecie, ile on miał lat? 65 lat. Ale on wyglądał, jakby miał 45 lat. Inny przykład. Miałem wykład w Chicago. Arka Bojko mieliśmy, nawet on miał tutaj wykład po południu kiedyś, prawda? Brat Bojko jest pastorem w zboru polskiego w Chicago. Więc byłem, miałem tam kilka wykładów na kilka różnych czasach, ale raz miałem w tak zwany Copernicus Center. Copernicus Center to taki. Taki budynek, który został zbudowany, jak powiedzieć, tak jak Zamek Królewski w Warszawie, tak dokładnie wygląda. I to jest takie centrum polskiego życia kulturowego. Okay? Tam miałem wykład i też na sali było sporo ludzi, ale jedna osoba tak przykuła moją uwagę, bo tak, tak siedział i tak. Intensywnie słuchał, tak po prostu miał taką, tak, taki skupiony był. I potem znów, gdy, gdy już mieliśmy, znów przygotowaną jakąś degustację i tak dalej, on podszedł do mnie. I, a, a jeszcze powiem tak, że ja tak sobie pomyślałem, tak, jakie to ciekawe, taki młody człowiek, a tak jest zainteresowany, nie? tak sobie pomyślałem. On podszedł do mnie, okazało się, że on był kiedyś maratończykiem, był na tyle dobry, że on Polskę reprezentował jako maratończyk. Nie pamiętam jego nazwiska. Powiedział mi, że miał 50 lat, a jak gdy na niego patrzyłem, sobie myślałem, taki młody człowiek i taki zainteresowany tym, tym, tym spotkaniem, tym wykładem. Nie? Także kolejny taka, kolejna taka, jak powiedzieć, korzyść, prawda? że my wyglądamy młodziej niż, niż nasz wiek. Okej, okay, idę dalej. Bo powiedziałem, że będzie mówili, mówili o dwóch najważniejszych czynnikach. Co jest najbardziej efektywnym, efektywnym aspektem diety czy odżywiania, co zgodnie w różnych badaniach wykazuje obniżenie ryzyka chorób i dłuższe trwanie życia. Okay? Co to może być? Nie grzyby. Nie prawdziwki polskie, nie pieczarki, okej? Okay? Okej, okay, to jest tro troszeczkę trudne pytanie, więc pokażę wam, jaka jest odpowiedź. Ograniczenie ilości spożywanych kalorii. Ok? Ograniczenie ilości spożywanych kalorii. Wiecie, że na pewno słyszeliście, że Stany Zjednoczone przewodzą, jeśli chodzi o otyłość i nadwagę, tak? To nie jest do końca prawdziwe, bo są trzy wyspy na Pacyfiku, które mają jeszcze wyższy wskaźnik otyłości i nadwagi, ale z dużych krajów Stany Zjednoczone faktycznie przewodzą. Ale pokażę Wam za chwilę dane z Polski, że Polska próbuje tak nadrabiać. Polska nie chce być w tyle. Okay? Zresztą czasami, gdy przyjeżdżam do Polski i spotykam się z osobami, które były w Stanach Zjednoczonych, to mówią o, ale tam u was okazy chodzą. Wiecie, o czym mowa, prawda? Osoba, które są, no mają dużą tą nadwagę, prawda? Ten, ten problem. Ja chcę wam powiedzieć, że w Polsce widziałem takie osoby, że one naprawdę by znalazły, czułyby się jak w domu Stanach Zjednoczonych, bo też mamy u nas, no, spore takie właśnie okazy, jak to nasze powiedzenie mówi, okay? Popatrzmy. Ograniczenie ilości spożywanych kalorii zmienia ekspresję genów na rzecz genów biorących udział w naprawie komórek, syntezie i przemianie białek, zwalczaniu stresu oraz spalaniu cukrów. Wydaje się, że ma to jakiś pozytywny wpływ, prawda? Dalej, już tutaj na kampie mówiliśmy o tym, co dzieje się w naszych arteriach w procesie starzenia się. Pamiętacie? Między innymi co się dzieje? Między innymi co? Produkujemy mniej tlenku azotu, a to powoduje mnóstwo różnych komplikacji, co prowadzi do czego? Wyższego ryzyka zawału i wylewu czy udaru, prawda? Kiedy popatrzymy na to, jaki ma wpływ ograniczenie spożywania kalorii, popatrzmy, że mamy zupełnie odwrotny proces. Ograniczenie spożywania czy spożycia kalorii powoduje, że co że mamy wyższą syntezę tlenku azotu, a zatem ten proces cały się odwraca, tak? Czyli mamy cieńsze ścianki arterii, mamy elastyczniejsze te ścianki arterii, płytki się nie kleją, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I mamy co? Zaniżone ryzyko choroby wieńcowej i innych. Chcę Wam pokazać znów takie niesamowite doświadczenie, czy wynik niesamowitego doświadczenia na bazie... Jednego rodzaju małp 76 z nich, podzielono je na dwie grupy. Jedna grupa 38 została była poddana diecie z ograniczoną, z ograniczoną ilością kalorii. Okay? A druga spożywała tyle kalorii, czy tyle pożywienia, ile po prostu chciały. Okay? I że tak powiem, włączyli te małpy do eksperymentu, gdy miały między 7 a 14 lat. I aż do momentu, kiedy te małpy umarły, okay? brały udział w tym eksperymencie. Okay? Popatrzmy, co się stało. Tutaj mamy, zobaczmy, procent zwierząt bez chorób wynikających ze starości. Okay? Czyli tutaj mamy procent na tej osi. tak? Popatrzmy, że ta czerwona linia reprezentuje właśnie te małpy, które były poddane tej diecie z ograniczoną ilością kalorii. Że więcej z nich, według tych procentów, więcej z nich. Była wolnych od jakichś tam różnych chorób. Podobnie jeśli chodzi o przetrwanie życia. One po prostu żyły dłużej w porównaniu do tych, które odżywiały się tą dietą bez jakichś tam ograniczeń. Okay? Dalej popatrzmy na wniosek. Na każdym etapie eksperymentu zwierzęta kontrolne przejawiały trzykrotnie wyższy wskaźnik śmiertelności z powodu chorób związanych z wiekiem. Niż osobniki objęte dietą o zredukowanej ilości kalorii. Seeing is, is believing. Znacie takie powiedzenie angielskie? Jak powiedzieć to, Mariusz? Takie zobaczenie, zobaczycie i uwierzycie, ok? Coś takiego. Zobaczycie i uwierzycie. Tak to można przetłumaczyć. I tutaj popatrzmy na te zdjęcia, ok? Tutaj mamy dwa zdjęcia tego samego osobnika, które który spożywał tą dietę bez ograniczonych kalorii, okay? A po prawej stronie mamy zdjęcie osobnika, któremu ograniczono ilość spożywanych kalorii. Popatrzmy, że ta małpa i ta małpa miała dokładnie tyle samo lat, okay? Czyli tutaj widzimy wyraźnie posiwiały, zgarbiony, łysy, tak? A tutaj widzimy co? A tutaj widzimy młodego człowieka, młodą małpę, ok? Taki to ma wpływ ograniczenie kalorii właśnie na, na to, jak wyglądamy, jak się czujemy i tak dalej. Zwierzęta poddane diecie ograniczającej kalorie miały w znacznym stopniu zachowaną istotę szarą w, podsza, w obszarze podkomorowym. O czym jest mowa? O strukturze naszego mózgu, prawda? O, a ograniczenie podaży kalorii zmniejszyło związane z wiekiem obumieranie mózgu w kluczowych obszarach służących funkcjom motorycznym i pewnym aspektom funkcji poznawczych. Dalej, powiedziałem Wam, że no zapoznam Was z takimi danami, danymi w Polsce. To jest może już nieaktualne, bo to jest 2008 rok. Podejrzewam, że dzisiaj wygląda to gorzej, a nie lepiej, ok? Ale na na rok 2008 według danych Światowej Organizacji Zdrowia, jeśli chodzi o, o otyłość i o nadwagę w Polsce, to w przypadku mężczyzn prawie 63% miało nadwagę lub, lub było otyłe, i prawie 24% było otyłe. W przypadku kobiet, 55% prawie w przypadku a, o, nadwagi i otyłości, i prawie 27%. W przypadku otyłości. A więc skąd się bierze otyłość, wiadomo, że mogą być różne przyczyny, prawda? Ktoś może tam mieć niedoczynność tarczycy. Czy może mieć no, jakiś lek? Może, różne mogą być przyczyny, prawda? Ale w wielu przypadkach otyłość jest wynikiem czego? O, otyłość jest wynikiem dobrobytu. Dokładnie. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze może 20-25-30 lat temu migawki z Chin, migawki w sensie. Wiadomo, we wiadomościach czy jakichkolwiek może filmach. Chińczycy byli tak samo ubrani, prawda? I albo co? Albo szli pieszo, albo jechali rowerem, nie? Otyłość? Nie było czegoś takiego. Cukrzycy? Nie było czegoś takiego. Dzisiaj, ja nie mam tego, nie pomyślałem, żeby to, żeby to włożyć do tego. Proszę? Korea to samo, prawda? Dzisiaj mamy, na przykład jeśli chodzi o cukrzycę, w samych Chinach mamy 100 milionów ludzi, którzy ma, ma, mają cukrzycę. Mam takie zdjęcia na, na, na uniwersytecie, gdy mówimy o otyłości ze studentami, to tak robimy taki przegląd jak powiedzieć, takich danych na temat otyłości, otyłości z całego świata. Więc jedziemy do Ekwadoru, jedziemy do Brazylii, tam Indie, Japonia, powiedzmy Chiny i tak dalej. I patrzymy, jakie dane mam, różne zdjęcia. Nie? I po prostu dobrobyt, który wszedł w tym momencie do Chin, czy do Japonii, czy do innych krajów, które się rozwijają bardzo szybko, typu na przykład Brazylia, to co otyłość idzie razem z tym dobrobytem, a potem idą co? potem idą cukrzyca. Następnie idzie choroby układu krążenia. Na końcu gdzieś tam samym idzie idą choroby nowotworowe. Okay? Przepraszam. Okay. pytanie siostra zadała, co głównie wpływa na rozwój cukrzycy, okej. Okay? Otyłość jest głównym y, czynnikiem, czy główną przyczyną powstania y, cukrzycy. Y, to jest prawda. Nie, nie mówię, że otyłość jest jedyną przyczyną, ale otyłość y, jak powiedzieć, jest zdecydowanie najważniejszą y, y, przyczyną powstania cukrzycy. I osoby, które mają cukrzycę typu 2, kiedy... No schudną do normalnej masy ciała, no, nie mają problemu, jeśli chodzi o a, a poziom cukru we krwi. Okej. Okay. Brat, brat mówi, że jakieś tam badania ze Szwajcarii i ze Stanów mówiły, że 47% to jest kwestia, kwestia stylu życia. A 53% dziedziczna. Ja znam, zresztą mówię, jak, jak mam na wykładzie o cukrzycy, mam cytat ze Światowej Organizacji Zdrowia, którą mówią 80%. A ogólnie, 80% cukrzycy, cukrzycy typu 2 w tym momencie, mówię, tak? To jest, to jest kwestia otyłości. Okej, okay. jak to zastosować? Pytanie brzmi: jak co zastosować? Jak ograniczyć ilość spożywanych kalorii, tak? Tutaj mam dane. Nie wiem, jak to jest w Polsce. Nie, nie mam danych dostępnych z Polski, ale to jest um, skąd Amerykanie spożywają kalorie. Okay? I popatrzmy, kiedy popatrzymy na te. Tutaj mamy owoce, warzywa, e, zboża, orzechy i tak dalej. Najwięcej kalorii pochodzi skąd? 518 e, kalorii z około 2,5 tysiąca kalorii, które średnio spożywają Amerykanie na dzień. Pochodzi skąd? Pochodzą z dodanych olejów i tłuszczów i olejów zrobionych z czego? Z produktów roślinnych. Czyli powiem pokażę Wam taki przykład. W Polsce taka opinia ciągle chyba panuje, że ziemniaki tłuczą, prawda? Okay? Wiecie ile w 100 gramach ziemniaków, ile znajduje się kalorii? Około 90 kalorii. Okay? Wiecie ile znajduje się kalorii na przykład we frytkach albo w chipsach? Daje no się cztery, siedem razy więcej niż, niż tych, nie? nie? to nie ziemniaki tłuczą, tylko to, co my polewamy ziemniaki, to, co my wlewamy, jak powiedzieć, sosy, które my, 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 my dajemy, prawda? Czyli gdy my zamówimy frytki, te frytki były co? Były robione w jakimś tam oleju roślinnym, prawda? I one sączą, czy jak powiedzieć, są, tą, absorbują ten olej, nie? No i wtedy my z tymi produktami to spożywamy. Zresztą ja nawet widzę, jak moja mama smaży coś tam, nie? I ja mówię, mama, to nie jest zupa. Wystarczy troszeczkę, żeby to się nie, nie przypaliło, prawda? Ok? Dalej, na drugim miejscu mamy co? Z 369. Pomijam, pomijam tu. Tutaj mamy mięso, ryby, drób. 416. Pomijam to. Wielu z nas jest wegetarianami, ja nawet. Ci z nas, którzy jedzą mięso, jedzą tego mięsa bardzo dużo, ok? Czyli popatrzmy dalej. Dodawany cukier i yy, słodziki, tak? Słodziki, okay? Różnego rodzaju jest na drugim miejscu. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na taką ciekawą statystykę. Kiedy popatrzymy na to, ile kalorii dostarczanych jest właśnie ze, z cukru i słodzików, to tutaj mamy 369 kalorii, na 2,5 tysiąca około, prawie tu jest, tak do, dla przybliżenia to zrobiłem, razy 100%, czyli około 15% wszystkich spożywanych kalorii pochodzi właśnie z cukru i z dodawanego, dodawanych słodzików. Dalej, kiedy podstawimy te dane, czyli z olejów i z tłuszczów, które są dodawane do naszych produktów, to zobaczmy, że około 20% kalorii spożywanych jest z tych konkretnych produktów. Kiedy dodamy i... Kalorie spożywane z olejów, tłuszczów i te spożywane z cukru i słodzików, to mamy ponad 35% kalorii, Amerykanie spożywają z tych produktów. Mówię, nie wiem jak to jest w Polsce, ale podejrzewam, że jest to dosyć przybliżone. Dlatego chciałbym wam, z Wami podzielić się kilkoma takimi prostymi zasadami, które moim zdaniem będą miały ogromny wpływ na spożycie naszych, na nasze spożycie. Kalorii. Pierwsza z nich to, co? Odrzucić jedzenie śmieciowe. Ola, radosz, Ola, jest tam Ola. Ola mi powiedziała, że to jest polskie wyrażenie w tym momencie, tak? My mówimy po angielsku junk food, ok? Jeżeli nie wiecie, co to jest, jedzenie śmieciowe, no to już to wam ilustruję. Okay? Oto mamy przykłady śmieciowego jedzenia. To są śmieci, które my. My myślimy, my myślimy, że to jest pożywienie, to nie jest pożywienie, to jest śmieci i my myślimy, że nasz organizm, nasz żołądek, nasza jelita, to jest kosz na śmieci i my te śmieci do tego kosza na śmieci, który my jesteśmy, co wrzucamy, ok? To jest część o tego tego typu śmieciowego jedzenia. Tutaj mamy kolejne przykłady śmieciowego jedzenia, okay? A tak jeszcze taką Podzielę się z Wami. Może w Polsce tego aż tak nie widać. W Stanach Zjednoczonych to jest nagminne. I mi się robi przykro naprawdę, kiedy to widzę. W naszych zborach, kiedy rodzice, yy, yy, babcia, dziadek, małym takim dzieciom swoim czy wnukom swoim, nie? w czasie nabożeństwa nawet, pomijam to, że to jest w czasie nabożeństwa, ale tego typu śmiecie daje i przyzwyczaja już te małe dzieci do tego, żeby te tak zwane puste kalorie. Tymi pustymi kaloriami się odżywia. Dla mnie to jest przykre, naprawdę, że rodzice czy dzieci, bo te małe dzieci, one nie mają takiego rozumu. One przyzwyczają swoje taste, buds, jak powiedzieć, podniebienie czy te kłębuszki, tak zwane smakowe, prawda? kupki, kupki smakowe, prawda? Do tego, co im mama, tata, czy, czy dziadek i babcia da, prawda? Ale to rodzice i, i, i dziadkowie powinni mieć troszeczkę więcej zrozumienia, prawda, co się, co jest, przecież nawet yy można dać jakieś suszone owoce czy inne, co też jest słodkie, yy, a dzieci przecież by też to lubiły, ale miałyby z tego jakąś korzyść, jeśli chodzi o pożycie związków odżywczych. Dalej, odstaw picie napojów słodzonych. Wiecie, że na przykład amerykański Instytut, instytut do, do Spraw Profilaktyki Raka powiedział, że napisał, jest taki cudzys, wypowiedź w cudzysłowiu, woda jest najlepszym napojem. Nawet dzisiaj światowej sławy, bo to są prestiżowe organizacje, rozpoznają to, co Ellen White kiedyś powiedziała, ileś tam jest sto ileś tam lat do tyłu, nie? że to jest najlepszy napój. Nie? A my często, nie wiem, znów w, w Stanach Zjednoczonych my mamy tak zwany patlak Czyli członkowie zboru tam coś przygotowują i w soboty na nabożeństwo przynoszą różne jedzenie i wszyscy zostają i my tam mamy taki, tak, taki, taki posiłek razem, nie? I bardzo często właśnie takie słodzone napoje, jakieś koktajle, nie? Koktajl to nie jest, czy nektar, to nie jest stuprocentowy sok, jab czy, czy jabłkowy, czy jakiś inny owocowy, czy warzywny, nie? Wiecie, co to jest koktajl? My na, ze studentami robimy to w klasie. Bierzemy, owoc, bierzemy wodę, bierzemy cukier, czy jakiś tam słodzik, nie? jakiś tam barwnik, jakiś tak, taki sztuczny polepszacz smakowy, wymiesza, mieszamy to wszystko i mamy, mamy koktajl. Nie? I, i, I to my spożywamy. A potem mamy i tak zwane attention deficit hyperactivity zoda, jak powiedzieć, że dzieci, które mają nie, nie, brak koncentracji, tego typu problemy. Nie? Jak? ADHD. Dokładnie, no, tego typu problemy. Nie? Dalej ogranicz jedzenie wypieków. Okay? Wczoraj pani dyrektor w tym domu opieki, w którym byliśmy, yy, yy, kupiła, tam były przeróżne rzeczy były, między innymi makowiec był, nie? Wypadało było, że, żeby coś takiego zjeść. Może na sabat yy, fajnie byłoby mieć coś takiego, nie? Ale w Stanach Zjednoczonych jadą do Dunkin Donuts, na przykład taka, taka restauracja, kupują kawę i pączka i nazywają to śniadanie. Wyobraźcie sobie, nie? Mam nadzieję, że tego typu nawyki żywieniowe do Polski jeszcze nie, nie trafiły. A, wy, a więc popatrzmy ograniczyć, może nie zupełnie wyrzuć, bo no, fajnie jest czasami może zjeść, ale ty my też kiedy pojedziecie, czy do Poznania programy, które Agata prowadzi, czy inne te w klubach zdrowia, kiedy są robione zdrowe jakieś desery, które można zamienić te, które mają dużo kalorii, dużo właśnie słodzików i innych tego typu. Um, rzeczy. Głodny, tak? No mi też. <laughs> Okej, okay, wyeliminuj, wyeliminuj jedzenie cukierków, ogranicz spożycie innych słodyczy. Okay? To jest właśnie. To są właśnie rzeczy, które między innymi. O, już koniec, tak? Absolutnie finish. Tak? Mam jeszcze trzy 4 slajdy, Piotr. Mam, jest chyba, tak? Dobra, idziemy dalej. My chyba widzimy ogranicz lub wyeliminuj z zwiadło spisu desery, z nabiałem. Nie mówię kompletnie wyeliminuj. Raz na jakiś czas moja moja bratanica, siostr, siostrzenica ma urodziny w, w sierpniu. Gdy byłem w ubiegłym roku w sierpniu, pojechaliśmy do takiego, to się nazywa przy jeziorze, takie, takie jezioro, taki wypoczynkowy ten i poszliśmy sobie na loda, nie? razem z nimi, nie? jest są okazje, gdzie fajnie coś takiego mieć, nie? ale jak mówię, gdy, gdy mamy tego za dużo to powoduje tu taki pudding właśnie zrobiony z nabiały i tak dalej. Nie? I dalej i Ola mi powiedziała, że czy takie, takiego powiedzenia nie ma w Polsce, to ja wam wytłumaczę co to jest. Unikaj jedzenia w restauracjach typu fast food, avoid kompo, a, combos. Avoid to znaczy unikaj też. Unikaj. Combos to takie połączenia, że dostaje się albo hamburger, y, french pie, a, frytki i coś do picia, jakiś słodzony napój. Nie? Albo zamiast burgera dostaje się co? Yy, jak powiedzieć? Yy, sausage. Hot doga, hot doga, dokładnie, nie? Czyli to są kombos, to te, zestaw trzech różnych rzeczy. Coś do picia, słodzonego, yy, frytki i, i, i coś do tego, nie? To, to, zawiera więcej kalorii w tym zestawie niż u wiele, zapotrzebowanie na wiele osób dorosłych na cały dzień. ok? Ok. Inna, kolejna zasada to może ten nasz wegetariański talerz powinien się troszeczkę zmniejszyć. Ja wiem, że ja mogę bez problemu zjeść pięć kawałków chleba na śniadanie, ale ja świadomie kładę sobie tylko trzy kawałki. I potem może jakiś tam banana, jakiś tam inny owoc dojem. Nie? I na tym moje śniadanie się kończy. Gdy my to zrobimy, no to będziemy. Korzyści, gdy my zastosujemy to my, będziemy mogli korzystać z tych, z tych korzyści. Od poniedziałku, poniedziałek, środa i czwartek, dzisiaj włącznie, to co, czym się z wami podzieliłem oparte jest na tej książce Zatrzymaj młodość. Ta książka jest dostępna u, w namiocie fundacji u Roberta. Ja wam powiem jak ja tą książkę napisałem. Ja tę książkę napisałem między czwartą rano a siódmą rano. Z wyjątkami w niedzielę, bo w niedzielę do pracy nie chodziłem, kiedy pracowałem mniej więcej od czwartej rano, aż do momentu, kiedy już nic nie widziałem na ekranie, gdzieś mniej więcej tak 10, 30, 11. Pracowałem nad tą książką po to, żeby podzielić się tymi informacjami z moimi braćmi i siostrami. Ja nie piszę, nie napisałem czy tej książki, czy innych. Po to, żeby zostać milionerem czy nie wiadomo jakimś tam sławnym, sławnym osobą, ale żeby się podzielić tymi rzeczami yy, z moimi braćmi i siostrami. Czasami jest mi przykro, powiem szczerze, kiedy pojadę, szczególnie kiedy pojadę do zborów, w którym byłem kiedyś, w zbory, że na przykład gdzie byłem okszczony, czy w innych zborach, gdzie mnie znają, gdzie ci, którzy mnie dobrze znają, nawet nie wiedzą, że taka jest moja książka dostępna w języku polskim. Dlatego chciałbym Wam zachęcić. Pytania, które mi zadają osoby, czy, czy w Polsce, czy w innych, odpowiedzi na te pytania są, znajd z, znajdują się w tych. Dla dlatego mamy ograniczony czas. Mam nadzieję, że skorzystacie z, wię z zdecydowanie większej więcej ilości informacji przekazywanych w książkach, między innymi w tej. Piotr mi pokazał, że już muszę kończyć, także chyba nie, nie mamy czasu na pytania, ale gdybyście takie mieli. To jutro będziemy mieli ja, ja, ja na pewno. Nawet jeśli będę miał wykład, ale nawet jeśli będzie trzeba, to ja skrócę go, żeby jeszcze dać. Mam czas na, na, na pytanie, ok? Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia jutro.